Skoro już o tym wspomniałaś, czym zawinili ci rycerze, których zabił Detlaf? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac, Peyran. Nie lubię do tego wracać, ale niech będzie. W sumie powinieneś wiedzieć. Kiedy rodzice się mnie wyrzekli, to tym rycerzom powierzono misję wywiezienia mnie poza granice księstwa. Wykonali ją bez słowa sprzeciwu. Wiesz, takie dostali rozkazy. Mhm, ale Crespi nie dostał rozkazu, żeby pobić mnie na hajem do nieprzytomności przy pierwszej próbie ucieczki. A Dulac nie miał instrukcji, żeby mnie głodzić i lżyć. Jednego się wtedy nauczyłam. Rycerze nie zachowują się po rycersku, kiedy nikt nie patrzy. To wiele tłumaczy. Zdziwiony, prawda? Jak znam życie, już wcześniej mnie osądziłeś. Zanim nawet usłyszałeś moją wersję. Wszyscy tak robią. Wygnano cię z powodu klątwy Czarnego Słońca. Prawda? Mhm. Okrutne księżniczki. Mutantki. Musiałeś o nas słyszeć. Ba. Jedną z was nawet spotkałem. Renfri z Kraydem. I co? Rzeczywiście była potwora? Na pewno była okrutna. Ale czy z powodu rzekomej klątwy, czy przez to, co przeżyła? Sam zadaję sobie to pytanie. Zabiłeś ją, prawda? Nie miałem innego wyjścia. Zabawne. To samo powiedziała matka, kiedy kazała wygnać mnie z domu. To wytłumaczysz mi w końcu, o co chodzi z tymi fasolkami? Mhm, pewnie. Tylko uzbrój się w cierpliwość. Z tej krainy są dwa wyjścia. Moja ukochana siostrzyczka jedną z nich zablokowała. A od drugiego, który jest tam, w chmurach, mówiła mnie odciąć, ukrywając fasolki. Nadal nie rozumiem, jak... Powoli. Ten chłopiec to był Jaś od Jasia i magicznej fasoli. Kojarzysz? Wspiął się po gigantycznej łodydze do skrytego w obłokach zamku Olbrzyma. Aha, i my zrobimy to samo, jak tylko ustalimy, gdzie Anarietta pochowała te pieprzone fasolki. W sumie są trzy. Czerwona, niebieska i żółta. Aha. A z jednej to nie wyrośnie? Nie, bo musi być dokładnie tak jak w bajce, jasne? No, to chodźmy poszukać ludzi. Może faktycznie będzie umiał nam pomóc. Ty przodem. Jak zwykle. Ale bardzo ma ten krajobraz. Józio zwykle kręcił się na polanie u podnóża góry. To kawałek stoży, na prawo od domku wiedźmy. To... co właściwie dzieje się w mieście? Leje się krew, więc musimy się śpieszyć. Spokojnie. W krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. Taka incepcja troszkę. Jeżeli chodzi o... Uważaj, zapięty! Ależ zapięta pyta! Sympatyczne te skrzaty. Miały chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. Przykro mi, że przyszedłem akurat pomóc. Fajnie nazywać pomoc intruzem. O kurwa, to ta od warkocza. O, jednorożce. Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Ja biorę różowego. Ale ja chcę różowego! Co? Płotka. Serio? Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. To mnie zgoła oczy. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie.
To nie ma takiego jeżdżanie. Good luck. To on! Już! Zaraz go zagryzą! Ścieżka. Ścieżka, co mam, dobry wieczór. Czemu być na psa sukinsenu? No, w sumie prawidłowo. No to mi gnoja. Okej. Dajcie mi chwileczkę. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie! Tam jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Nie przejmuj się. On zawsze kłamie. To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego 3 fasolkami. Wcale, że nie wiem! A w ogóle to uwaga na wilki! To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął. O, nie. Na pewno nie. Oczywiście, ale gdyby. To kim byłby ten nikt, co jej nie połknął? Człowiekiem. Najbardziej ludzkim człowiekiem. Całej bajkowej krainy. Ludzie! Wilki! Chodu! Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt. 3 razy nikt. Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek, który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Wi! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? No dobra, pora na nas. Uważajcie na wilki! Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. A więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, 3 świnki, złotowłosa i 3 niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, to do roboty.
Lol. Ja tam chętnie bym naprawił swoją broń. Ale już mi się skończyły wszelkie narzędzia. Oj, znowu, kurde, nie wiem czemu zawsze reaguję tak, jakbym nigdy wcześniej tutaj nie był. O. Okej, okay. Proste narzędzia partnerskie służą do naprawy elementów pancerza. Aha. Proste narzędzia kowalskie. To co naprawiłem. Niebywałe. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każę złotej rybce wyjść na brzeg? I uwierała pewnie. Nie szturchaj mnie, tylko szukaj fasole. Aha. Okej. Okay. Panie, zaraz umrę. Okej. Okay. Oj. Padają dosyć szybko. Najgorsze, że ich jest dużo. Okay. A cóż to jest za bajka, moja drogie? Zapałki, papierosy, bajki, skręty. Lol. Leżyka z zapałkami. Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fisteku? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej! Skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, chodźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, hm? Straszycie mi klientów. Kota w butach. Awesome. Bitch! Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę. Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Ja pierdolę, co za mała hazardistka. Dobrze, zapłacę za tę wstążkę. Tyle wystarczy? Wystarczy. No, a teraz spadajcie. What the bitch?
Rozpierdala mnie ta bajka. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki. Ciekawe, czy będzie taki sam efekt jak w przypadku z Renfri, gdzie... Ło! No wyszedł króla! Dobra, lecimy dalej. Ciekawe, czy będzie taki sam motyw z Renfri, że się prześpisz. O nie! No. Okej. Okay. Mają skoki niczym te małe koboldy. Koboldy. Alright. Piękny. No, chodź to. Alright, then. Czy ja jestem w stanie tutaj się przespać przez chwilkę? Nie. Jak to dobrze, że to naprawia. Okej. O, to domki świnek, kojarzysz, nie? Były sobie świnki, trzeje, świnki, trzeje, świnki, trzeje, i był wielki, wielki, wielki! Kurwa! Ale na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna, został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. Tak, to może być to. Co mam użyć? Arda? O kurwa. O chuj ci! On mnie obraża! Nie spodobało im się. O panie, on nawet od tyłu bije. Były sobie świnki z magicznego pyłu zrobione. Przejmiście. Okej, okay, jedna niebieska fasolka. Bomba! Zły wiedźmin huchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To
to ty masz poczucie humoru? Szatko, to takie dziwne? To takie dziwne? No bo wiesz, przyszedłeś taki naburmuszony, mamroczysz tym swoim monotonnym barytonem. A tu proszę, dowcip. I to całkiem udany. No to co, my tu gadu, a robota czeka. Szukamy dalej. Czekaj, czy się z nią uda przespać? Ja bym gnoju, to tylko jeden, to byś rucho, to nie kurwa nie. Z gier. W ogóle nie lubię magii, iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko. Kawaler starej daty, co? Lubię tak. O, patrz. Nilfgaardzki cesarz wyszedł się pochwalić nowymi szatami. Lol. Dobra. Okej. Dobra, co nas jeszcze tutaj czeka? Kto? Halo? A tutaj kto mieszka? Dzień dobry. Oj, dzień dobry. Szkoda. Warto by zaraz zapisać grę. Dobra, no o tym co czeka nas dalej dowiemy się już w następnym odcinku.